Od 2 tygodni w szkołach podstawowych nauczyciele nie powinni zadawać uczniom prac domowych. Jeszcze przed wejściem w życie rozporządzenia ministra edukacji zdania w tej sprawie były mocno podzielone, zarówno wśród nauczycieli, jak i rodziców, bo dzieci były raczej zgodne. Im mniej prac domowych, tym lepiej. Jak nowe przepisy funkcjonują w praktyce, sprawdzała Fatima Orlińska. W klasach od 1 do 3 zadawanie prac domowych jest zakazane, o ile nie są to ćwiczenia usprawniające ruchomość dłoni, czyli tak zwana motoryka mała. Uczniowie klas starszych szkoły podstawowej prace domowe mogą wykonywać wyłącznie jeśli chcą, ale nauczyciele i tak nie mogą ich oceniać. Z rozmów z uczniami, bo to nas najbardziej interesuje też, jaki jest odbiór samych uczniów. Powiem tak, że im starsi uczniowie, tym bardziej sceptycznie do tego podchodzą. Być może dlatego, że byli przez tyle lat przyzwyczajani do zadań domowych i do oceny zadań domowych. Dla części uczniów zadania domowe jednak były jakąś też formą możliwości podwyższenia sobie średniej, tak, poprawy tych ocen. Wielu nauczycieli podkreśla, że po tak krótkim czasie trudno mówić o jakichkolwiek efektach odejścia od zadawania prac domowych. Jednak to, co już jest widoczne, to większe zainteresowanie lekcjami. Zmiany mają wpływ również na samych nauczycieli. Jak twierdzą, niektórzy z nich zaczynają stosować nowe metody nauki czy motywowania zamiast oceniania. W trakcie lekcji prowadzonej przez nauczyciela uczniowie mają tak zwane sklerotki, na których zapisują pytania, które ich nurtują. I nauczyciel, owszem, może te pytania zebrać, na nie odpowiedzieć, ale może na przykład przykleić je na drzwiach wyjściowych i ci uczniowie, którzy chcą, mogą sobie takie pytanie zabrać do domu i przyjść z odpowiedzią na kolejną lekcję, co powoduje, że muszą zgłębić temat, o którym rozmawialiśmy, sami poszukują wiedzy, bo coś ich jednak zainteresowało na tej sklerotce. Chcąc zmotywować uczniów do samodzielnej pracy, nauczyciele stosują też na przykład pieczątki. Magdalena Paciorek opracowała taką, którą nazwała motywatorką. Pieczątki działają jak kiedyś przyznawane plusy, jednak okazuje się, że mają większą skuteczność. Założenie Ministerstwa Edukacji Narodowej było takie, by nauka odbywała się w szkole, a poza nią uczniowie mieli czas dla siebie. Miałam spotkanie z młodzieżowymi radami niedawno w Urzędzie Wojewódzkim i tam młodzież, jak pani się domyśla, zresztą bardzo pozytywnie przyjęła sam pomysł wprowadzenia tego typu zmian, właśnie sugerując i mówiąc, że oni rzeczywiście nie mają czasu na to, aby poświęcić ten czas na swoje własne hobby, chociażby też na to, żeby po prostu spędzać czas ze sobą poza godzinami szkolnymi. Więc skoro taki sygnał był już ze strony samych uczniów, samej młodzieży, więc myślę, że wprowadzenie tych zmian będzie jak najbardziej z korzyścią dla dzieci i młodzieży. Zakaz zadawania i oceniania prac domowych to początek zapowiadanych przez ministerstwo zmian. W dalszej kolejności ma zostać odchudzona podstawa programowa w szkołach podstawowych, a potem w ponadpodstawowych.